Hejo, z tej strony naczelna szyszka wszystkich szyszek, czyli TV Szyszka, i po tym jakże przepięknym wstępie zapraszam Was na kolejny filmik. A co dzisiaj będziemy prezentować? Już Wam spieszę z wytłumaczeniem. Otóż dostałem niedawno kolejny laptop z serii IBM ThinkPad. Tym razem jest to naprawdę przeciwnik grubej kategorii. Proszę Państwa, oto przed Państwem IBM ThinkPad 380Z. I nie mylcie to z Nissanem 380Z, gdyż nazwa podobna, ale przeznaczenie jest zupełnie inne. Patrząc od góry tego laptopa, można by powiedzieć, że to jest zwyczajny retro ThinkPad, ale kiedy przyjrzymy się z tej mańki, to już można się zdziwić. I tak, jest to najgrubszy ThinkPad, jaki w życiu widziałem. Myślałem, że tylko takie starsze laptopy z lat 80. są takie grube. Grube jak ja albo szabatowy Versus. Memy o tym, że ThinkPadami można wbijać ściany, to powiem Wam, to chyba dotyczy tych cienkich. Bo tym można chyba wbijać cokolwiek innego. Ba, kilkaset takich ThinkPadów już możecie sobie dom z tego zbudować. Ale żarty żartami. Chcę Wam pokazać, co ten ThinkPadzik potrafi oraz co można jeszcze zrobić z takim 24-letnim staruszkiem. Ale zanim przejdziemy do sedna, krótkie ogłoszenia parafialne. Otóż zawiązałem kolejną współpracę, tym razem z operatorem VoIP IP Telefonia. IP Telefonia jest to operator VoIP, darmowy operator VoIP, który umożliwia darmowe dzwonienie między swoimi użytkownikami. Chcę Wam też powiedzieć, że jestem współtwórcą tego serwera. A jak się połączyć? To bardzo proste. Wchodzicie na serwer Discord IP Telefonia, wpisujecie utwórz konto, a następnie wszystkie dane, jakie otrzymujecie, wpisujecie albo do swojej bramki VoIP, albo do telefonu VoIP, albo do jakiejś aplikacji. Może to być Zoiper, bądź jakakolwiek dowolna aplikacja na komputer albo na telefon. Wszelkie szczegóły dotyczące tych kont znajdziecie właśnie na serwerze Discord IP Telefonia. Dobrze, zatem po kolei. Góra tego laptopa jest Wam doskonale znana. Logo IBM ThinkPad oraz dwie lampki sygnalizujące ładowanie baterii oraz zasilanie. Z przodu tego sprzęciora mamy dwa bycze głośniczki stereo, które naprawdę potrafią dać czadu. One są naprawdę głośne, naprawdę. Z prawej strony tego urządzenia mamy napęd CD, napęd dyskietek oraz IRDA, czyli inaczej podczerwień. Z tyłu mamy z kolei dużo syfu, złącze VGA, złącze LPT, złącze COM, USB 1.0, złącze zasilania oraz PS2. A z lewej strony mamy przesuwny włącznik zasilania, złącze mikrofonu, złącze słuchawkowe, potencjometr głośności, dwa złącza PCMCIA, z czego jedno jest zajęte przez taką oto kartę sieciową 3,0, która była razem z tym laptopem, niestety bez przejściówki, zatem z internetu sobie nie skorzystamy. No i tak to jest z tymi laptopami cholernymi. Chcesz szybko coś nagrać, a tu takie gówno. Za zakręcaną zaślepką kryje się 10-gigabajtowy dysk HDD na złącze IDE laptopowe. No i mamy jeszcze tutaj kaloryfer low. Po otwarciu górnej klapy przedstawia nam się również klasyczny ThinkPadowy widok. Dół to nic ciekawego. Klasyczna ThinkPadowa klawiatura razem z trackpointem oraz mlaskami. Lewą mlask, prawą mlask, ale nie ma niestety dwumlasku. Mamy również naklejkę Intel Pentium 2. Niestety nie wiem, czy ona wspiera technologię MMX. No niby jest tutaj jakiś kolorek MMX-owy, ale no nie wiem, nie napisali, no to chyba nie wspiera. Mamy również tutaj lampeczki sygnalizujące ładowanie baterii, stan dysku twardego, caps lock, num lock i scroll lock. Mamy również jeszcze lampkę zasilającą, a to nawet nie wiem, co to jest. Ekran tego ThinkPada to jest klasyczny TFT o rozdzielczości 1024x768. Ale sam ekran nie jest, jakby to powiedzieć, ciekawy. Ciekawa jest natomiast jedna właściwość. Zauważyliście, co jest nie tak? To Wam powiem. Zwróćcie uwagę na ramki, jakie one są cienkie.
I powiem wam, w latach 90. takie cienkie ramki nie były regułą. Miałem kiedyś IBM ThinkPad A21e, gdzie te bramki były... gdzie te ramki były porównywalne do ramek Sony Bravia. Ma ramki takie grube jak Sony Bravia albo większość alternatywek. A tutaj one są cienkie, naprawdę cienkie. Chcecie się chociaż przypatrzyć mojemu laptopowi MSI Bravo 15. On ma cienkie ramki również, ale to jest laptop z 2023. Natomiast ten ThinkPad miał swoją premierę w 97 roku. Dlatego no naprawdę wielkie szapoba dla konstruktorów tego laptopa, że w latach 90. wepchali taką wielką matrycę i zrobili takie cienkie ramki. Naprawdę. Przystępujemy teraz do odpalenia tegoż oto dziadka. Jednakże powiem wam kolejną zajebistą rzecz, jeśli chodzi o ten laptop. Wymaga on do działania zasilacza 16V i około 2,5 A. Natomiast można używać mocniejszych zasilaczy. Na przykład jakaś Delta o napięciu 19V i ponad 3 ampery. Ponieważ ta końcówka pasuje do tego laptopa. Zobaczcie, nie będę was tu okłamywać. Tyknę tu. O, i się normalnie zapala lampka ładowania. Laptop nie protestuje. Laptop się normalnie włącza. Włączamy i chodzi. To niebywałe, że ThinkPad odpalił. CMOS defect. Laptop niestety wyrzucił błąd ze względu na to, że no nie działa już bateria CMOS. Dlatego co uruchomienie trzeba niestety ustawiać datę. Za chwilę sobie wejdziemy do BIOSa. A żeby to uczynić, z uporem maniaka wciskamy klawisz F1. Weszliśmy teraz do jakże przepięknego BIOSa tego ThinkPada. Tego klasycznego, firmowego BIOSa, który wszyscy tak chwalą. I nawet się tutaj znalazła kaczka. Ta popularna kaczka, która wystąpiła też u filmiku Sapera. Mamy podstawowe informacje o naszym laptopie, czyli wersja BIOSa oraz data. Mamy tutaj również dwa numery seryjne. Mamy również także procesor. Jest to Pentium 2 o prędkości 300 MHz. Były również słabsze 250 MHz sztuki, ale ten jest mocniejszy. Wchodzimy sobie do konfiguracji, gdzie możemy sobie przeczytać ile mamy tutaj zainstalowanej pamięci. Tutaj jest obecnie 160 MB, czyli jest to też rozszerzona wersja. Normalnie to chyba były dostępne 32 albo 64 MB wersje. Wersja płyty głównej. Co ciekawe, gdybyśmy mieli tutaj wbudowaną kartę sieciową, to ona by wspierała Wake on LAN w 97 roku. Mamy również możliwość ustawienia daty oraz czasu, hasła, kolejność butowania oraz mamy rozbudowaną sekcję testową, gdzie możemy sobie przetestować płytę główną, pamięć RAM, ekran, dysk HDD, dyskietkę, złącza PCMCIA, Parel, czyli chyba drukarka, serial, napęd DVD, oraz CD, również IRD, audio i USB. I powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę o tym laptopie. Bo jak go przyniosłem, on normalnie odpalił. Bez zająknięcia. I co jeszcze ciekawsze, on ma tutaj dwa systemy operacyjne. I jak to zobaczyłem, to normalnie się tak zdziwiłem, że nie uwierzyłem. Nie słychać, jak się rymuje. Zatem mamy tutaj Mandrake Linux 10.1 oraz Windowsa 98. Najpierw pokażę wam Windowsa. Windows 98 Second Edition jest wam doskonale znany. Zadebiutował on właśnie w owym 98 roku po kilku, że tak powiem, skandalach dotyczących tego, że Microsoft chciał zmonopolizować rynek, a raczej takie były oskarżenia rządu Stanów Zjednoczonych.
I co tu dużo mówić? No, klasyczny Windows. Oczywiście próbowałem coś tu na nim porobić. Między innymi chciałem doinstalować sterowniki do obsługi pendrive'ów oraz mass storage, jednakże niestety pendrive'y dalej nie są uruchamiane, a z menu start stało się to, że zaczął być po angielsku. Jeszcze w kwestii bebechów tegoż oto pięknego laptopa, kartą graficzną jest Neo Magic Media 256 AV. No i co? No, typowy Windows. Windows i jeszcze raz Windows. Mam już tutaj poinstalowane kilka gierek, ale to sobie przejdziemy do gierek, jak pokażę wam drugi system, którym jest Mandrake Linux 10.1. I co ciekawe, ta dystrybucja powstała w 2004 roku, czyli jest o rok ode mnie młodsza. I co pierwsze się zdziwiłem, sekwencja uruchamiania jest w większości po polsku. Tak, start init D jest po polsku, co próżno szukać w dzisiejszych dystrybucjach. Zatem co mogę powiedzieć o Mandrake Linux 10.1? Otóż dystrybucja została stworzona w 1998 roku i był to początkowo zbiór pakietów opartych na Red Hacie. Później usamodzielniła się i rozwinęła. Przez pewien czas firma Mandrake Soft balansowała na krawędzi bankructwa, ale wyszła z tego z obronną ręką, w czym duża zasługa modelu biznesowego konsekwentnie opartego na lojalności wobec społeczności FLOSS. 24 stycznia 2005 roku poinformowano, że Mandrake Soft łączy się z brazylijską firmą Connectiva, a 7 kwietnia tego samego roku o zmianie nazwy z Mandrake Soft na Mandrive'a i zmianie nazwy dystrybucji z Mandrake Linux na Mandrive'a Linux. Zmiana nazwy wiąże się z procesem wytoczonym przez wydawcę komiksu Mandrake The Magician, który zarzuca dystrybutorowi naruszenie praw autorskich oraz zapożyczenie nazwy i magiczne skojarzenia graficzne. Niestety nowe wersje dystrybucji Mandrive'a już nie wychodzą. A szkoda, bo myślę, że to byłaby fajna alternatywa dla Ubuntu albo dla Debian. Natomiast są jeszcze dostępne gdzieś edycje, chociażby z 2004 roku, jak ta tutaj wersja 10.1. I powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, do czego ten Linux mógłby być wykorzystywany przez poprzedniego właściciela, gdyż był nim jakiś kamel. Nie wiem o kogo chodzi nawet. No i co my tutaj mamy? No, zwykłe KDE 3.2, przepraszam. No i mamy tutaj, no, moim zdaniem bardzo ładny interfejs graficzny, zdecydowanie lepiej rozbudowany niż w XP-ku, na przykład. Powiem wam taką rzecz. Otóż powiedziałem, że zainstalowałem na Windowsie 98 jakieś gierki, ale jak ja to zrobiłem, skoro Windows 98 na tą chwilę nie może obsługiwać pendrive'ów? Otóż powiem wam, ten Mandrake Linux jest naprawdę według mnie bardzo pożyteczny, chociażby żeby usprawnić tego laptopa, gdyż ta dystrybucja posiada sterowniki do obsługi pendrive'ów. Jednakże niestety, jako iż jest to USB 1.0, moje pendrive'y powyżej tam 16 GB nie chcą działać w ogóle. I powiem wam, ja już nie mam pendrive'ów mniejszych niż właśnie te 16 giga, poza jednym. I tu was mogę zdziwić, ponieważ na pewno kojarzycie tego oto tutaj jegomościa. Jest to TeamStar BM200, którego już pokazywałem na moim kanale. Jest to najmniejszy telefon świata i powiem wam, jeśli się do niego włoży kartę SD, to jest to w stanie działać jak normalny pendrive. Zatem co ja zrobiłem? Wziąłem taki oto kabel, wziąłem se ten telefon. Możemy wybrać albo urządzenie pamięci masowej, albo port COM, co ciekawe. Tak, to urządzenie też się łączy przez port COM, więc chyba można to wykorzystać jako modem. Ale my wybierzemy urządzenia pamięci masowej, wykonano. Przechodzimy sobie w MMT i Removable. I tutaj mam folder pod nazwą GRC-DOS.
tak, tutaj są gry. Na tym telefonie wgrałem pliki gier do Windowsa 98. Czyli i nie tylko, bo można tutaj też chować cokolwiek tak naprawdę. Jak już mówiłem, ten telefon jest także w stanie udawać pendrive'a. Ach, cudna sprawa. Przejdźmy teraz do gier, a raczej tych, które nie działają. Najpierw Duke Nukem. Pomimo przeprowadzenia setupu, gra nie chce się uruchomić, wyrzucając komunikat o jakimś konflikcie komponentów ERQ. To już drugi laptop, przy którym Duke nie chce się uruchomić. Kolejną kapryśną grą są kochane przez wszystkich Wormsy, które powodują zawieszenie się laptopa przy naciśnięciu start. Ech, szkoda. A teraz moje największe rozczarowanie, Warcraft 2. Próba uruchomienia kończy się wywałką od razu, bez informowania o jakimkolwiek błędzie. No bo po co? Na szczęście większość gier udało się uruchomić. Na pierwszy ogień idzie Carmageddon, klasyka gatunku, tytuł kultowy, obiekt westchnień starszych graczy, ale ma jedną wadę. Sterowanie jest dla mnie czarną magią, ale ogółem gra działa. Tak samo działają Claw, Tomb Raider, SimCity 2000, a także Ski Jumping International 3. Oczywiście ogarnąłem sterowanie, spokojnie. Teraz pytanie za 100 punktów. Czy pójdzie na tym Doom? Kurwa, oczywiście, że tak. To samo Wolfenstein 3D. Aż miło patrzeć na padających jak muchy wrogów. Zostawiłem sobie na deser dwie gry, które mimo swojej prostoty uważam za najlepsze. Rogue. Niby prosta gra RPG z prostą grafiką, ale za to emocje są nie z tej ziemi. Lochy są generowane losowo, jak w Minecrafcie lub Terrarii. Zatem nigdy nie wiesz, na co trafisz. Czy może na skarby, albo mikstury, czy też na pokój wypełniony potworami i pułapkami. Można również zginąć od razu, jeśli postać nie umie walczyć, albo masz cholernego pecha. Gra moim zdaniem bardzo ciekawa, wciągająca i emocjonująca. Ale nie tak emocjonująca jak polska gra tekstowa Otchłań. Otchłań jest pionierską gry z rodziny MUD RPG, w której możemy się wcielić w cztery postacie z różnymi profesjami. Gra jednak nie przypadnie do gustu społeczności lewicy, gdyż można wybrać tylko dwie płcie. Niestety, przez to, że coś namieszałem w ustawieniach Windowsa, gra ma problem z polskimi literami, przez co tekst staje się mało czytelny, a przez to gra staje się trudniejsza. Po skonfigurowaniu swojej postaci możemy się pojawić albo nad morzem, albo w lesie, gdzie po wyjściu z nich natykamy się na przewodnika, za którym możemy pójść lub zwiedzać mapę na własną rękę. Tutaj chciałbym Was odesłać do filmiku Włodka Markowicza, w którym bardziej szczegółowo opowiada o tym arcydziele. Chcę też wspomnieć o dwóch autorach, jakim są Hoborg i Wek. Oryginalni twórcy gry Otchłań, która początkowo zadebiutowała w 1999 roku w magazynie CD Action z grudnia tegoszowego roku, która została przyjęta bardzo ciepło. A najlepsze z tego wszystkiego jest to, że gra jest dalej rozwijana, obecnie tylko przez Weka. Ale mimo wszystko należą się owacje na stojąco. Ten tytuł ma obecnie 25 lat, co tylko potęguje, ile pracy zostało włożone w ten tytuł. Aż mi odebrało mowę. Dlatego nie zostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na stronę Otchłani, gdzie możecie pobrać rzeczoną grę na DOSa, Windowsa NT i nowsze, lub też na Linuxa. Podsumowując, za darmo udało mi się zgarnąć jednego z najrzadszych obecnie ThinkPadów, jakie można obecnie dostać. Myślę, że ten staruszek dalej ma w sobie sporo energii. Myślę, że dalej można z niego normalnie korzystać. No co prawda może nie do internetu, czy też do codziennych czynności, ale do gier jak najbardziej się sprawdza. I teraz pytanko, czy będę chciał go sprzedać? Absolutnie nie. Nie popełnię drugi raz tego samego błędu, jaki popełniłem z moim dawnym ThinkPadem A21e. Ten jest zbyt cenny. Ja go nie oddam za żadne skarby świata. Nawet jakbyście chcieli mi oferować pieniądze o równowartości nerki. Nie. Nie oddam. Powiem więcej. Chcę zapowiedzieć streamy z gry Otchłań oraz Rogue. Jeśli tylko nabędę odpowiedni grabber VGA. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Polecam wbijać na serwer Discord IP Telefonia.
jak i również polecam Wam wbijać na stronę otchłań.pl. Stamtąd możecie pobrać grę Otchłań na DOSa lub Windowsa, w zależności od Waszych potrzeb. I myślę, że też należą się autorom gry Otchłań naprawdę wielkie brawa za to, że przez ponad 20 lat, tak, przez ponad 20 lat wspierają do tej pory grę. Myślę, że warto jest im postawić kawkę albo przelać tam chociażby przysłowiowe 5 albo 10 zł na rozwój gry. Ja to na pewno uczynię w swoim czasie, kiedy dostanę wypłatę. Dlatego dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w przyszłych filmach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie, cześć.